Dziś na warsztacie mamy agregat YATO. Agregat malarski, który pozwoli malować nam szybciej, z mniejszym użyciem farby, o wiele mniejszym nakładem siły. Nadaje się do malowania mieszkań, domów. Możemy nim malować ściany i sufity, także w kolorach. W zestawie mamy samo urządzenie, pistolet malarski z dyszą. Dodatkowo mamy przewód 7,5-metrowy, dzięki któremu możemy po całym pomieszczeniu chodzić tylko z pistoletem, a urządzenie stoi w jednym miejscu. System zasysania farby bezpośrednio z kubła. Nie musimy tej farby przelewać do kuwety. Producent dostarcza standardową dyszę w rozmiarze 517. Jest to dysza, która nadaje się do większości farb, którymi możemy pomalować ściany i sufity. Montaż jest bardzo prosty. Mamy przewód zakończony dwoma takimi samymi końcówkami, więc którą przykręcimy do agregatu nie ma znaczenia. Z drugiej strony podłączamy pistolet i praktycznie jesteśmy gotowi do malowania. I już! Farby akrylowe, lateksowe. Jeżeli na opakowaniu producent dopuszcza malowanie pistoletem, to możemy je użyć. Na samym początku weźmy pistolet i przekręćmy blokadę do góry. Dzięki temu nie możemy wcisnąć pistoletu i niechcący, w momencie kiedy już w agregacie znajdzie się farba, nie naciśniemy, nie pobrudzimy, nie pochlapiemy się. Bardzo ważną rzeczą jest, aby farbę przed malowaniem bardzo dokładnie wymieszać. I wkładamy wąż z sitkiem. Zabezpiecza to sitko nas przed tym, że jeżeli nawet w farbie znalazły się jakieś drobinki zanieczyszczeń, to sitko je zatrzyma. Włącznik. Następnie przełączamy przełącznik w dół. Dzięki temu agregat przechodzi w tryb zasysania farby do tłoka i czekamy do momentu, aż z rurki przelewowej będzie płynęła farba bez bąbelków powietrza. Jeśli płynie już nam ciągły strumień farby, jesteśmy pewni, że pompa w agregacie została wypełniona w pełni. Przekręcamy pokrętło do przodu i możemy startować z malowaniem. Ale jest jeszcze jedno pokrętło. Pokrętło to służy do podawania ilości farby. Jeśli przekręcimy je w prawo zgodnie ze wskazówkami zegara, to będziemy zwiększać ilość podawanej farby. Ruchy naszej ręki muszą być równoległe do płaszczyzny, którą malujemy. Ruch naszej ręki powinien wychodzić z barku, a nie z nadgarstka. Druga zasada też jest bardzo ważna. Musimy pamiętać o tym, aby spust pistoletu wcisnąć dopiero w tym momencie, kiedy nasz ruch ręki będzie już płynny. Jeśli najpierw wciśniemy spust, a dopiero potem zaczniemy ruszać ręką, niestety w miejscu na ścianie powstanie zaciek albo zgrubienie farby. Analogicznie przy zakończeniu malowania najpierw puszczamy spust, a dopiero potem kończymy ruch ręki. Pistolet jest przystosowany do malowania w pionie i w poziomie. Wystarczy lekko poluzować nakrętkę, która mocuje dyszę i przekręcić ją do pionu, jeśli chcemy malować pionowo, lub do poziomu, jeśli chcemy malować w poziomie. Jeśli przerwa między jednym a drugim malowaniem będzie nie większa niż dobę, pistolet wkładamy do wiadra z wodą. Dzięki temu nic nam nie zaschnie, dysza będzie zabezpieczona przed dostępem powietrza. Jeżeli przerwa jest dłuższa, wyjmujemy wąż z wiadra z farbą i wkładamy go do wiadra z wodą. Uruchamiamy agregat tak, jakbyśmy nim malowali i kierujemy pistolet do wiaderka z farbą. I do momentu, kiedy nie poleci woda, cały czas kierujemy strumień farby do wiadra. Dzięki temu odzyskamy praktycznie całą farbę zgromadzoną w wężu zasysającym, w pompie i przewodzie dostarczającym farbę do pistoletu. Odkręcamy mocowanie sitka, wyjmujemy je, odkręcamy rączkę, przepłukujemy w wodzie
skręcamy na nowo, już po czyszczeniu. Żeby wyjąć dyszę z pistoletu, lekko luzujemy nakrętkę, która mocuje głowicę i lekkim ruchem wyjmujemy dyszę. Czasami zdarzy się, że dysza w pistolecie się przytka. Czyścimy ją w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że dyszę przekręcimy o 180 stopni i lekko naciśniemy spust. Po używaniu przez kilka dni tego agregatu długo się zastanawiałem, czy to powiedzieć, bo możliwe, że malarze mnie za to bardzo nie będą lubili. Ale okazuje się, że za tą cenę zyskujemy świetne urządzenie, które jest proste w obsłudze. I jeżeli mamy do pomalowania całe mieszkanie lub dom, to okaże się, że jeżeli zrobimy to sami, tym agregatem malarskim, to zaoszczędzimy sporo pieniędzy. Agregat malarski YATO. Sprawdzi się też u fachowców, którzy zajmują się wykańczaniem wnętrz. W rozsądnej cenie macie urządzenie od znanego producenta z gwarancją i z pełnym serwisem. Dlatego uważam, że to dobry wybór i życzę miłego malowania.